Mateusz Kuźniewski, witam Państwa serdecznie i zapraszam na program Fan Club Studio. Jak co poniedziałek spotykamy się, by rozmawiać o poznańskim futbolu. No i nie przypadkiem na mojej twarzy nie znajduje się szeroki uśmiech, ponieważ no nie był to zbyt porywający weekend w wykonaniu przede wszystkim Lecha Poznań. Od Lecha Poznań dzisiaj zaczniemy, od kolejnej kompromitacji drużyny kolejorza. A o tym wszystkim, co działo się w poznańskim futbolu, porozmawiamy z naszymi gośćmi. Jakub Szymczak, dziennikarz sportowy. Trochę zadowolony po tym weekendzie, bo Kuba to kibic Interu. Kuba, gratulujemy. Trochę się naczekałeś na to Scudetto. Tak, 11 lat czekania to zdecydowanie wystarczy. Mam nadzieję, że na mistrzostwo Lecha poczekam jedynie 6, 7 lat. No dobra, 7 lat. Witam Państwa serdecznie. Oj, znając Lecha, to może nas i do tych 11 przetrzymać. Przepraszam, nie jestem jakoś dzisiaj optymistą po tym, co zobaczyłem w sobotni wieczór. Jest z nami również kibic kolei Borussii Mönchengladbach. Tak prywatnie oczywiście, poza Lechem i Wartą. Radosław Nawrot z portalu Interia. Dzień dobry, Radku. Dzień dobry, no ja na tytuł mistrzowski dla Borussii czekam jeszcze dłużej. Wygląda na to, że wszyscy czekamy. Kto komu nie kibicuje, czy Lechowi, czy Interowi, czy Borussii, wszyscy czekają. Ja prywatnie jestem kibicem Manchesteru United. Czekałem i się nie doczekałem wczoraj spotkania. Także wiecie panowie, różnie to z tym wszystkim bywa. Ale skupmy się jednak na poznańskim futbolu, ponieważ no to, co zrobił Lech Poznań, ja mam wrażenie, że powtarzam to zdanie co jakiś czas w tym programie, że to, co zrobił Lech Poznań, to jest jednak nieprawdopodobne i trudno to w jakikolwiek logiczny sposób opisać. I chciałbym, żeby to miało pozytywny wydźwięk, tylko że w 99% wydźwięk jest negatywny. Lech Poznań prowadził 1-0 ze Stalą Mielec po golu Tymoteusza Puchacza od 80 minuty, a potem 89 minuta samobój Wasyla Kraweca, potem 97 minuta gol Jonathana Deamo i z tego wszystkiego zrobiło się zwycięstwo walczącej o utrzymanie Stali Mielec przy Bułgarskiej w okolicznościach no, kompletnie nie mieszczących się w głowie. Radku, ty na konferencji prasowej po meczu, zadając pytanie Maciejowi Skorży, użyłeś takiego stwierdzenia, że my już od tego wszystkiego mamy kwadratowe głowy. Czy jesteśmy dzisiaj w stanie jakoś to sobie znowu w głowie poukładać, żeby te głowy były mniej kwadratowe, czy to już po prostu rzeczywiście w głowie się nie mieści i koniec? No, mam wrażenie, że nie ma kresu ta degrengolada. To jest trochę, ja mam takie wrażenie, jakbyśmy wszyscy żyli w jakiejś patologicznej rodzinie, z której nie można się wydostać, nie można się wyrwać, no, ale trzeba to zrobić. I teraz rozwiązania są dwa, albo Lech zmieni się, ale w trybie ekspresowym. Nie wiem, czy na to już nie jest za późno, nie wiem, czy na to nie jest już za późno. Albo po prostu ludzie od niego odejdą, bo dalej w takiej patologii tkwić nie można. Zresztą proszę zwrócić uwagę, jaką minę miał też Maciej Skorża, człowiek, którego w polskim futbolu nie było kilka lat, który wcześniej zdobył z Lechem Mistrzostwo Polski w 2015 roku, więc taki troszeczkę napalony tutaj przyszedł. Na zasadzie Lechowi się nie odmawia i spróbujemy raz jeszcze, no bo to w końcu jest jednak taki klub, który może się pokusić o tytuły. Przychodzi i zbiera szczękę z podłogi, tak? Bo on też widzi, tak jak pozostali, że tu się dzieją rzeczy straszne. Odbija się od tego Lecha, od tego dna, po którym on zaczyna szorować, chociaż już dawno szaruje, chociaż w gruncie rzeczy w Poznaniu chyba nie ma takiego dna, żeby nie usłyszeć pukania od spodu. I myśmy to pukanie od spodu usłyszeli w meczu ze Stalą Mielec, bo to po prostu przychodzi ludzkie pojęcie, już nawet nie ta przegrana, ale okoliczności, no dwa gole z autu. No przecież to jest podwórko. To jest podwórko, to jest całkowite niedopełnienie obowiązków, jakie piłkarze czy w ogóle zespół ma w trakcie takiego spotkania. Proszę mi podać uzasadnienie, dlaczego nadal ktoś miałby chodzić na mecze Lecha, oglądać mecze Lecha i w ogóle się tym pasjonować. Kuba, jak to wyglądało z twojej perspektywy? Ten Petteri Forsell wrzucający piłkę z autu z tego samego miejsca dwukrotnie i dwukrotnie taka sama konsekwencja, gol dla Stali Mielec. No to jest historia, która po prostu chyba najzwyczajniej w świecie nie powinna się wydarzyć. To jeszcze odpowiadając może Radkowi na pytanie, to widzę tutaj tylko tych, co życzą źle Lechowi i tak naprawdę te wszystkie wpadki Lecha są miodem na ich serce. To jest ta audiencja, która mogłaby chodzić na te mecze tak naprawdę w tym momencie, bo ci, którzy dobrze życzą Lechowi, to tak jak Radek mówi, rzeczywiście jest to jakaś forma masochizmu już w tym momencie. Natomiast no, jeśli chodzi o ten mecz, to przede wszystkim to jest taka
frustracja trochę takiego szwagra. Lech jest takim szwagrem z dowcipów, że no ja tego nie zrobię, potrzymaj mi piwo, no to ja wam pokażę, co jeszcze można wymyślić. To jest strasznie przykra rzecz. Wczoraj miałem też okazję przysłuchiwać się troszkę przypadkowo rozmowie mojego kolegi ze swoim wujkiem, który jest kibicem Lecha od 40 lat i on był po prostu zdruzgotany tym. Użył słowa, że no my jesteśmy błaznami ekstraklasy i jego to najbardziej boli. I rzeczywiście ciężko się z tym kibicem Lecha Poznań nie zgodzić, bo to, co wyprawia Lech Poznań, ten mecz wczorajszy, ten mecz sobotni, też bardzo fajnie pokazał pewną rzecz. Umiejętności piłkarskie, no Lech wykazał, wyszczerz był częściej przy piłce, pokazywał, że rzeczywiście wyszkolonych zawodników ma lepiej od Stali Mielec, no ale w piłce nożnej bez tak zwanego mentalu, bez psychiki nie da się nic zrobić, a Lech tak naprawdę pod tym względem, moim zdaniem to jest zespół, który tak naprawdę nawet nie zasługuje na to, aby grać w najwyższej klasie rozgrywkowej, jeśli chodzi o mental. Ta drużyna jest kompletnie rozbita i nie wiem, czy można to próbować naprawić, czy trzeba to już tak naprawdę zaorać i rozpocząć jakiś twardy reset. Tak naprawdę, jak mówił kiedyś Tadeusz Mazowiecki, czy tu już nie jest potrzeba grubej kreski. No gruba kreska być może znowu powinna być, tylko że problem polega na tym, Radku, że my grube kreski to już mamy przy Bułgarskiej za sobą. Nie wiem, jaką jeszcze grubą kreskę trzeba byłoby postawić. Ja wiem, co kibice powiedzą, że powinniśmy wymienić zarząd, w ogóle rutek aut, no ale no, trudno, żeby klub teraz zmienił właścicieli. Co tutaj robić? No skoro Manchester United nie zmienia, mimo tak potężnych protestów kibiców, jakie miały miejsce w niedzielę, gdzie mecz z Liverpoolem się nie odbył i tam też przecież kibice domagają się po prostu wywiezienia na taczkach właścicieli i do tego raczej nie doszło i chyba nie dojdzie, no to tym bardziej w Lechu. Więc rutek out, no to jest hasło, którego zrealizować się raczej nie da. Ale oczywiście nieudolność zarządu Piotra Rutkowskiego i Karola Klimczaka jest porażająca, w związku z czym jeżeli oni muszą zostać i nie da się tego inaczej zorganizować, no to pozostaje tylko liczyć na to, że otoczą się ludźmi, którzy potrafią kierować klubem, budować zespół, budować kadrę i odpowiednio go motywować. Ja wiem, że dzisiaj było spotkanie, mimo tego, że to jest 3 maja, poniedziałek, to w poniedziałek 3 maja odbyło się zebranie zarządu. Tam grube słowa padły, to nawet ja nie będę ich przytaczać tutaj, ale wiem, jakie padły na tym spotkaniu. I pewne decyzje Lech będzie podejmował w najbliższym czasie, ale to nie będą decyzje polegające na tym, że nie będzie Karola Klimczaka czy Piotra Rutkowskiego. Wygląda na to, że nawet nie będzie to decyzja, że zostanie usunięty Tomasz Rząsa. Więc do mnie najbardziej przemawia mina Macieja Skorży, tak? Po tych ostatnich meczach, który jest po prostu zszokowany. Zszokowany, czyli mówiąc krótko, dołączył do nas. Bo my mamy chyba podobne miny, obserwując mecze Lecha Poznań. Także witam w klubie, panie trenerze. Teraz pan widzi, jak to jest i mam takie wrażenie, że niezależnie od tego, co by Lech wymyślił, jakie zmiany by zaproponował i kogo by nie zatrudnił lub zwolnił w związku z zaistniałą sytuacją, to tutaj zaległości i problemy są tak głębokie i tak wieloletnie, że odgruzowanie Lecha w tej chwili to... Nie wiem, czy to się w ogóle da zrobić. Czy nie będziemy się męczyć z taką sytuacją jeszcze przez bardzo wiele, wiele lat? Ja zapytam w ten sposób, Kuba, bo na konferencji prasowej po meczu ze Stalą Mielec trener Maciej Skorża bił się również sam w pierś. Mówił o tym, że on jest rozczarowany również swoją postawą, że to jest jego osobista porażka, że jak na razie te wyniki Lecha Poznań pod jego wodzą są takie, a nie inne 3 porażki i tylko jedno zwycięstwo z Lechią Gdańsk. Czy ty w jakikolwiek sposób winiłbyś trenera Macieja Skorżę za to, co się już teraz dzieje w Lechu Poznań? Trochę tu jest, cały czas niedługo, zastał co zastał, nie oszukujmy się. Czy w ogóle to jest zasadne, żeby w tej chwili winić Macieja Skorżę? Za obecną sytuację Lecha Poznań absolutnie nie. Ten człowiek nie ma z tym tak naprawdę nic wspólnego. Chyba, że wypominamy jeszcze początek sezonu 2015-2016, jeśli byśmy szukali gdzieś tak daleko, że wtedy się to wszystko zaczęło. Natomiast jeśli chodzi o obecną sytuację, to na pewno nie. Myślę, że on ma bardziej do siebie pretensje o to, żal, jest rozczarowany tym, że nie udało się tutaj zrobić czegoś w takim czasie,
on sobie zakładał przychodząc do Lecha i to widać doskwiera Maciejowi Skorży i to jest to, co, z czym on się zderzył, czego widać ewidentnie się nie spodziewał i obserwując no z boku bardziej, nawet dużo bardziej niż kibice Lecha Poznań czy dziennikarze to, co się dzieje w Kolejorzu, on był trochę dalej i nie miał pojęcia o skali problemów. To go teraz chyba jednak przytłacza, zaskakuje i widać, że jestem zdziwiony. Natomiast tak jak Radek powiedział, te kwestie zmian, no wiadomo, że przecież nie będzie zmian właścicielskich w Lechu Poznań. No i co? I w takim razie to tak naprawdę kibice, jakie nadzieje mogą mieć kibice, że coś się zmieni? No ja ich nie widzę. Wiem, co musiałoby się zmienić. Musiałoby się zmienić podejście właścicieli do zarządzania klubem Lechem Poznań. Musiałaby się zrobić większa otwartość na trudniejsze charaktery, ale za to bardziej otwarte umysły. To na pewno by się Lechowi przydało na każdej tak naprawdę płaszczyźnie działania klubu. Natomiast boję się, mam pewne obawy, że Piotr Rutkowski wciąż nie jest na to gotowy, niestety. Kuba, poproszę cię, żebyś rozwinął tę myśl, bo to zabrzmiało bardzo, bardzo ciekawie. Mówisz o tym, że trzeba byłoby się otworzyć na trudniejsze charaktery. Sugerujesz, że Piotr Rutkowski jest człowiekiem, który nie dopuszcza takich ludzi do siebie i rezygnuje z nim po jakimś czasie? Nie przepada za takimi współpracować, to na pewno i przez tyle lat, przez które zarządza Lechem Poznań, to widać, że ta sytuacja się nie zmieniła i niestety to jest problem Lecha Poznań, bo to prowadzi do tej całej sytuacji, do tego, o którym już kiedyś tu na antenie WTK-ów, Fanklub Studio też mówiłem, to jest taki troszeczkę minimalizm w Lechu Poznań, ciche przyzwolenie na minimalizm, tu nie ma wielkich, no tak zwanych spin na to, żeby być najlepszym. To jest trochę na zasadzie nie udało się, trudno, zobaczymy za rok. Nikt tutaj nie ma takiego wielkiego poczucia żalu i to jest też spowodowane tym, jakimi ludźmi otacza się Piotr Rutkowski. Nikt tam tak za bardzo mocno swojego zdania nie wyrazi, żeby to zmienić. I dopóki ta sytuacja się nie zmieni, to moim zdaniem w Lechu się nic nie zmieni. Radku, czy ty się z taką diagnozą Kuby zgadzasz? No oczywiście, że tak. No nie ma tutaj ciśnienia w Lechu na to, żeby być najlepszym. Jest jakby takie pogodzenie się z tym, że dominować w lidze będzie Legia, bo ma budżet o 60% większy, w związku z czym nic z tym nie zrobimy. No jest wiele klubów w Polsce i na świecie, które pokazują, że mimo gigantycznych dysproporcji w budżecie można nawiązać walkę i próbować to zrobić. Ja wiem, że Legia jest w stanie w tej chwili stracić Mistrzostwo Polski, kiedy przegra sama ze sobą, bo tu rzeczywiście w Polsce nie ma zbyt wielu chętnych na to, żeby ją pogonić. Nomen omen Pogoń już chyba jest zadowolona z tego, że jest druga, względnie trzecia, już jej to wystarcza i wielu innym klubom też. Ale to jeszcze nie znaczy, że nie należy jej trochę w tym pomóc, żeby ona ten tytuł przegrała sama ze sobą. I ta pazerność Lecha to pogodzenie się z tym, że wygrać się w Polsce nie da. Ja wiem, że Lech miał w zeszłym roku w ogóle taki pomysł, że dobra, tutaj w polskiej lidze specjalnie nie porządzimy, to może spróbujmy w tych europejskich pucharach i to się tam zaczęło udawać, no ale okazuje się, że jednak nie ma budowy klubu bez trofeum, nie ma budowy klubu tego typu jak Lech bez trofeum. Lech nie jest jak Jelonią Białystok z całym szacunkiem, nie jest Lechią Gdańsk, nie jest Śląskiem Wrocław, gdzie może sobie być na miejscach 3-8 i się nic nie dzieje, tak? No my nie mówimy o sytuacji, w której Lech przegrał walkę z Legią Warszawa jak zanenada Bielicy, kiedy mecz ostatni był przerywany i tak dalej, tylko mówimy o sytuacji już dużo gorszej, bo Lech nie jest drugi, nie jest nawet trzeci, nie jest topowym zespołem, jak to mówił Piotr Rutkowski, tylko szwenda się gdzieś w okolicach 10 miejsca. I to już jest różnica, to znaczy my nawet nie mówimy o tym, o walce z Legią, która została przegrana. My mówimy o walce z Pogonią, mówimy o walce z Rakowem, które zostały przegrane, o walce z Wartą Poznań, która została przegrana. Więc to już jest jakby inny stopień wtajemniczenia w rozkładzie tego klubu. I rzeczywiście jest tak, że w Lechu takich ludzi o gigantycznym głodzie zwyciężania, którzy są w stanie naprawdę... No słuchajcie, no my mówimy o sporcie na poziomie wyczynowym, tak? Że sport na poziomie wyczynowym w takim zakresie, jakim jest polska ekstraklasa, mimo całej krytyki, która na nią spada, no musi polegać na tym, żeby tutaj coś wygrać, trzeba przekraczać swoje granice, swoje ograniczenia, swoje limity, tak? A Lech nawet do nich nie dobija, nie mówiąc o ich przekroczeniu.
Lech jest, mam wrażenie, bardzo mocno poniżej swojego limitu. No tak, poniżej, a nie powyżej. Żeby zostać mistrzem Polski, trzeba grać zdecydowanie powyżej. Zdecydowanie powyżej. Właśnie dlatego, że ma się budżet niższy, że ma się mniejsze możliwości finansowe. Jeżeli się chce zdetronizować Legię Warszawa, to nie ma się co na nią sadzić i mówić, że jej odjeżdżamy, czy że jesteśmy jej równi, tylko trzeba uznać, że nie jesteśmy pod względem finansowym i równi Legii Warszawa, ale mimo tego spróbować ją sięgnąć. I to jest wykonalne. Tylko trzeba po prostu naprawdę na to mocno postawić i być zdeterminowanym, żeby to zrobić. Zdeterminowanym. To jest kluczowe słowo. Lech Poznań chce być jak Rijeka, która odebrała kiedyś Mistrzostwo Chorwacji kilka lat temu Dinamo Zagrzeb, a jest trochę niestety jak Hajduk Split, który od lat mówi, że będzie odbierać, tylko jeszcze nie odebrał. I taka analogia niestety się tutaj bardzo mocno narzuca. Kuba, nie masz tak... Mogę? Proszę. Bo rzeczywiście to... porównywać, natomiast użyłeś tutaj przykładu chorwackiego, to różnica między Dinamem Zagrzeb a Legią Warszawa jest tak zasadnicza, że Dinamo Zagrzeb poniżej pewnego poziomu tak naprawdę tak nie schodzi. Legia takich ostatnich latach miała zdecydowanie więcej, ale mimo to nie potrafił tego wykorzystać. Tak, tak, no, idealnych analogii nie ma, są tylko takie zbliżone do ideału. Słuchaj, to ja zapytam ciebie o jedną konkretną rzecz, a konkretnie o postawę piłkarzy Lecha Poznań, bo trochę za mało mam wrażenie o nich mówimy w tym wszystkim. Czy ciebie trochę nie dziwi ta apatyczna, powolna, mało efektowna, nieciekawa po prostu gra Lecha Poznań wobec tego, że ci piłkarze w tej chwili w teorii powinni walczyć o to, żeby pokazać je z jak najlepszej strony Maciejowi Skorży? Lech już o nic w tym sezonie nie gra, ale ci piłkarze grają o to, żeby mieć jakiś solidny byt w drużynie, którą będzie budował Maciej Skorża na przyszły sezon. A tutaj no, mam wrażenie, że może Tymoteusz Puchacz, który najprawdopodobniej odejdzie z Lecha Poznań, ma jakieś cechy wolicjonalne, które moglibyśmy powiedzieć, że brawo Tymek, to był taki występ, w którym widać było, że chciałeś. Myślę, że nie ma przypadku też w tym, że najbardziej nie skupiamy się na piłkarzach. Oni jednak w tej całej machinie oczywiście są najważniejsi, ale jakby wszystko zaczyna się u góry. Oni są odzwierciedleniem tego wszystkiego, co się dzieje w klubie. Tego, co mówił Radek, użył słowa zdeterminowany. O tym braku pazerności możemy mówić. Teraz tak naprawdę rzeczywiście ich jedynym celem jest chęć pokazania się na nowy sezon, no ale mogą sobie zakładać, że przecież jeszcze będzie dość długi okres przygotowawczy. Tam pewnie zapadną najważniejsze decyzje i nie ma takiej spinki. No a ty rzeczywiście wspomniałeś tutaj Tymoteusza Puchacza, który no, prawdopodobnie żegna się z Lechem Poznań latem. No i widać, że Tymoteuszowi zależy nie po to, żeby się pokazać, czy Maciejowi Skorży, bo to pewnie nie będzie go dotyczyło, ale on wie, że ma za sobą słabszą rundę i ja mam tak odbieram tą jego postawę, jakby chciał tymi ostatnimi meczami zatuszować tę słabszą rundę, pokazać, że on tutaj naprawdę dla tego Lecha byłby w stanie sobie wypróć żyły, bo akurat myślę, że Tymoteusz Puchacz takim człowiekiem jest i on tego Lecha ma w sercu i byłby w stanie za tego Lecha umierać i mam wrażenie, że po prostu on nie chce, żeby zostać zapamiętany tak blado, jak prezentował się na wiosnę i stąd taki występ Tymoteusza w sobotni mecz. Radku, dlaczego efekt nowej miotły w Lechu Poznań nie zadziałał? Przecież zazwyczaj działa i zazwyczaj w Lechu Poznań działał. No, nie wiem, czy zazwyczaj działa. Jeżeli działa, to na krótką metę. Moim zdaniem to... Ale to... w Lechu nawet tej krótkiej mety nie było. Tak, to prawda. Nie było nawet tej krótkiej mety. To pokazuje też jakby stopień rozkładu tej drużyny. Ja wiem, że Maciej Skorża liczył na to, że samo jego przyjście spowoduje zmianę. Nie spowodowało. To znaczy, że Lech jest odporny na zmiany na lepsze, jest odporny na doskonalenie się, jest po prostu takim dwójkowym uczniem, który siedzi w tej ostatniej ławce i nie ma na niego siły, nie ma na niego nauczyciela, można wzywać matkę, ojca, można do dyrektora i nic to nie daje. On się po prostu do tej szkoły nie nadaje. I jeżeli ktoś jest na to odporny, to niewiele tutaj może zrobić, czy Maciej Skorża, czy ktokolwiek inny. Wiemy, że Maciej Skorża jest trenerem dosyć brutalnym w swoich zachowaniach. Wiemy również, że przyszedł do Lecha między innymi po to, żeby pokazać światu, że się w tej materii zmienił, że już taki nie jest. Zresztą jego wypowiedzi i zachowania na konferencji, w konferencjach prasowych o tym świadczyły. Tak? Proszę zwrócić uwagę, że on w odróżnieniu od tego, co było kilka lat temu, próbował wejść w interakcję z dziennikarzami. On oczywiście w ten sposób przemawia też do swoich piłkarzy, czyli bardziej tak po partnersku chciał do sprawy podejść. Ja to tak przynajmniej odbierałem
No trudno na rozpocząć pracę w leku od trzaskania drzwiami, ale wygląda na to, że trzeba będzie po prostu trzasnąć. I trener Skorża, wiem, że zbiera się i zaciska pięści, żeby to zrobić. I wiele na to wskazuje, że dojdziemy znowu do sytuacji, która miała miejsce parę lat temu, czyli po prostu nie będzie Macieja Skorży jako dobrego, partnerskiego wujaszka, który się z piłkarzami próbuje dogadać jak z dorosłymi ludźmi. Tylko wejdzie to w taką fazę, powiedziałbym, bardziej ostrą, ostrzejszą w tych relacjach. Jestem przekonany, nawet więcej wiem, że trener Skorża planuje coś takiego niebawem zrobić. Z drugiej strony myślę sobie, jeśli nie on, może ja... Owszem, no jesteśmy wszyscy dorosłymi ludźmi, nie powinniśmy się traktować w ten sposób, jak trener Skorża traktował piłkarzy przed 6 laty, prawda? Kiedy szatnia się od niego odwróciła, kiedy te relacje były rzeczywiście takie, no... na tyle złe, że sam trener Skorża powiedział, że musiał coś zmienić, musiał jakby przemyśleć swoją postawę wobec graczy i tak dalej, po czym okazuje się, że Lech być może to jest jego ostatnia szansa, czyli trener o bardzo mocnej ręce, o bardzo ostrym podejściu, trener dyktator. Powoli nie widzę innego rozwiązania. Ja wierzę w zmiany ludzi i wydaje mi się, że rzeczywiście Maciej Skorża się zmienił, co widać na konferencjach prasowych, ale nie wiem, czy wierzę w takie kompletne zmiany ludzi. To znaczy, w jakim stopniu Kuba myśli, że w tej chwili Maciej Skorża musi bardzo mocno się powściągać, a tak naprawdę w środku pewnie w nim się gotuje i chciałby wybuchnąć, ale wie, że być może to jeszcze nie jest odpowiedni moment. Na pewno tak. Natomiast to jest właśnie ta zmiana, która w Macieju Skorży zaszła, która jest widoczna. I rzeczywiście, tak jak Radek powiedział, to on jest zdecydowanie bardziej otwartą osobą, nawet podczas konferencji prasowych, artykułującą dość otwarcie problemy, z którymi się mierzy. Jest o tym, że jest zaskoczony, potrafi powiedzieć, więc to na pewno. Natomiast ja uważam, że jeżeli Maciej Skorża będzie chciał poprawić tylko wszystko w samym zespole, no to może okazać się to za mało. Byłoby super, byłoby idealnie, gdyby Maciej Skorża okazał się człowiekiem, który jest w stanie zmienić mentalność całego klubu. To jest możliwe, to nie jest tak naprawdę jakaś mrzonka, utopijne myślenie. Skoro już i tak przywołałeś temat Interu Mediolan na początku, to Antonio Conte był takim człowiekiem. On przyszedł po prostu, był urodzonym zwycięzcą i on zmienił też całą mentalność klubu, wychodząc nawet, potrafiąc się publicznie kłócić z działaczami. Były spory, były niesnaski, były niedomówienia. Mówiło się być może o zakończeniu współpracy po roku, ale on zmieniał klub na wszystkich płaszczyznach, nie tylko na boisku treningowym. I uważam, że takiego człowieka Lech potrzebuje. Wydaje mi się, że Maciej Skorża charakterologicznie jest w stanie taką rolę spełnić. No ale czy mu się uda? No tego nie wie nikt. Pozostaje kibicą Lecha Poznań wierzyć, że Maciej Skorża po pierwsze będzie też chciał to zrobić, że będzie chciał prowadzić te zmiany zdecydowanie większe niż tylko dotyczące samego zespołu piłkarskiego, pierwszego zespołu zawodników. Jeszcze Kuba dopytam, czy Maciej Skorża nie jest takim trudnym charakterem, na który otworzył się Piotr Rutkowski? Jest. Maciej Skorża jest trudnym charakterem i dlatego jestem tym bardziej ciekaw, jak ta współpraca pomiędzy Maciejem Skorżą a Piotrem Rutkowskim za ich drugim podejściem, no byli ze sobą przez jakiś czas w związku, można powiedzieć, jakby porównać to do jakiejś takiej pary zakochanych. Potem coś się stało, każdy poszedł sobie w inną stronę, no ale wracają do siebie po 6 latach. No może okaże się, że to rzeczywiście była ta właśnie jedyna miłość najważniejsza w ich życiu. Radku, wymagasz jeszcze czegoś od Lecha Poznań w tym sezonie, czy już właściwie podchodzisz do tego wszystkiego bez emocji? Może to źle zabrzmi, ale po prostu niech on już nam zejdzie z oczu w tym sezonie i da święty spokój i spróbujemy może od nowego, bo też trzeba od siebie odpocząć trochę. Wydaje mi się, że Lech dał się tak mocno we znaki wszystkim i dziennikarzom, i kibicom. No, ja jako dziennikarz nie mogę abstrahować od Lecha i muszę się nim interesować, ale gdybym miał do tego podchodzić prywatnie jako kibic, to podejrzewam, że dałbym sobie trochę urlopu od kolejorza. No, jeżeli Kuba zaczął mówić o takich porównaniach związanych ze związkiem, to jest moment, żeby się wyprowadzić do mamusi. Przynajmniej na jakiś czas.
I jeżeli Lech sprawę przemyśli, to można do siebie wrócić, tak? Można do siebie wrócić, można spróbować, ale naprawdę to nie są żarty. Ja myślę, że Lech powinien się liczyć z tym, że bardzo wiele osób weźmie z nim rozwód. Albo przynajmniej długotrwałą separację, bo nikt nie ma ochoty się też katować. Ja wiem, że życie kibica nie jest usłane różami i składa się w 3/4 z upokorzeń i porażek, a w jakimś tam tylko mniejszym procencie z sukcesów. I ja jako kibic Borussii, a Kuba jako Interu wiemy o tym najlepiej, ale mimo wszystko te upokorzenia też nie mogą być aż na taką skalę. Tak, bo jeżeli po prostu traci się nadzieję, traci się perspektywę, a my wydaje mi się, że myśmy w Lechu stracili tę perspektywę, no to trzeba się spakować. Tak sobie myślę, że Lech Poznań w ostatnich latach przyzwyczaił nas do tego, że w majówkę lepiej go nie oglądać, bo można nabawić się siwych włosów. Przypomnę oczywiście 3 razy z rzędu 2 maja finał Pucharu Polski, 3 razy z rzędu przegrany. Teraz ta majówka też na długo zapadnie w negatywnym kontekście w naszej pamięci. Ale na szczęście żyjemy w takich czasach, że nie tylko Lech Poznań reprezentuje nasze miasto w Ekstraklasie, jest również poznańska Warta, która nie zagrała dobrego meczu z Pogonią Szczecin. Ale ta Warta Poznań zdołała z Pogonią Szczecin zremisować. Właściwie wszystkie statystyki, sytuacje, posiadanie piłki, generalna przewaga i to, co działo się na boisku, przemawiało za portowcami, którzy, przypomnijmy, walczą o 2 miejsce w Ekstraklasie. Ale mimo to udało się Zielonym wyciągnąć zwycięstwo i znowu urwać ten punkcik i jeszcze dać sobie szansę na to, żeby docelowo powalczyć o 4 miejsca. Wiemy, że Raków Częstochowa wygrał Puchar Polski, więc to 4 miejsce będzie miejscem dającym europejskie puchary. Radku, jak ty oceniasz ten występ drużyny Zielonych? Bardzo trudny i to rzeczywiście Warta miała okazję zobaczyć, że w gruncie rzeczy może to jest nieładne wobec niej, biorąc pod uwagę jej wyniki, ale miała okazję się przekonać, że nie jest czołówką polskiej ligi. I to, że znajduje się w tej chwili na tak wysokiej pozycji, że w pewnym momencie była to miejsce nawet 4, to rzeczywiście jest to pewnego rodzaju anomalia. No przepraszam. Ale ciągle Warta nie jest drużyną czołówki polskiej ligi. Żeby tą czołówką polskiej ligi być, musi jeszcze sporo popracować. I to nie jest tak, że można po prostu tylko i wyłącznie na takiej fali, z tą falą popłynąć aż do samego brzegu. Oczywiście sukces Rakowa Częstochowa w Pucharze Polski otwiera nowe możliwości, bo teraz prawie pół ligi ma szansę na występ w europejskich pucharach z 4 miejsca. W tym Warta Poznań, co byłoby wydarzeniem jednym chyba z najbardziej niesamowitych w ogóle w całych dziejach Ekstraklasy. I my możemy się trochę dziwić, że trener Tworek tak niechętnie mówi o tych pucharach, może przesadny jest, może nie chce zapeszać. Mnie się wydaje, że to wynika z czego innego. Z 2 rzeczy. Po pierwsze, on zdaje sobie sprawę, że Warta nie jest Rakowem, nie jest Pogonią i nie jest drużyną tego formatu. A 2, wydaje mi się, że on bardzo by nie chciał, aby nastawianie się na europejskie puchary, które może się skończyć walka o nie fiaskiem i Warta się do nich nie zakwalifikuje, nie doprowadziłoby do takiej sytuacji, że Warta miałaby poczucie, że coś przegrała w tym sezonie. On tego nie chce. On chciałby zostawić ten zespół w poczuciu zwycięstwa, w poczuciu sukcesu. I teraz jeżeli my nałożymy na Wartę dodatkowo jeszcze wymóg walki o europejskie puchary, to może się okazać, że ona nie da rady i będzie tak schodziła z takimi pochylonymi głowami, że się nie udało. A przecież się udało. I dlatego wydaje mi się, trener Dworek trochę tępi te puchary. Tępi, aczkolwiek już troszeczkę spokojniej się na ten temat wypowiada, bo na początku to był wręcz nerwowy, kiedy takie pytania do niego padały na konferencji prasowej i rzeczywiście trudno się z tobą, Radku, nie zgodzić, że no jest taka sytuacja, w której ewentualny brak awansu mógłby zostać odczytany jako porażka, a przecież ten sezon to jest jedno wielkie zwycięstwo Zielonych i to, że oni w ogóle są w ligowej czołówce, walczą o czołowe miejsca, to jest cały czas scenariusz z gatunku science fiction. Ale nie było science fiction w Szczecinie o tyle, że rzeczywiście widzieliśmy, Kuba, że Pogoń miała bardzo dużą przewagę, ale Warta miała jednego piłkarza, który robi różnicę, nazywa się Makana Baku. 5 goli, biorąc pod uwagę, że on dużo w tej Ekstraklasie nie pograł, no to świadczy o tym, że to jest piłkarz, który no, na te polskie warunki prezentuje się wręcz rewelacyjnie. No to jest na pewno piłkarz na te kluby, które chcą walczyć o najwyższe cele w Ekstraklasie. To bez 2 zdań i ja na miejscu tych klubów, które mają ambicje, Makanom Baku na pewno bym się zainteresował. To można się i dogadać i z Wartą.
która ma przecież prawo wykupu Makane Baku, wiem, że za dość duże pieniądze jak na Wartę, no ale, ale to taka trochę sytuacja była jak z Luką Jowiczem w Eintrachcie Frankfurt, który też wykupywał Lukę Jowicza tylko po to, żeby go od razu sprzedać do Realu Madryt, bo już był dogadany z Realem, że ma tylko skorzystać z klauzuli, a oni go wezmą do siebie, więc myślę, że część klubów polskich powinna to rozważyć. Natomiast jeśli chodzi o samą Wartę, to tak częściowo się rzeczywiście z Radkiem zgadzam, bo no Warta nie jest zespołem, tak jak Radek powiedział, że ten mecz z Pogonią pokazał, że Warta nie jest zespołem, który powinien walczyć o europejskie puchary w lidze, czy być czołówką ligi. Może bardziej to, że nie w czołówką ligi, no ale po prostu ta liga w tym roku no jest tak kiepska, że nawet jak spojrzymy tych obecnie bezpośrednich rywali Warty do tego czwartego miejsca, to ja nie skreślam tak naprawdę Zielonych. Może wyższą kulturę gry z tych zespołów prezentuje Piast Gliwice. Natomiast nie uważam, żeby Zieloni mieli się czegokolwiek wstydzić pod względem piłkarskim na tle pozostałych drużyn, czy Śląska, Lechii, czy Zagłębia Lubin. I rzeczywiście, tak jak też Radek powiedział, że trener Tworek będzie chciał uniknąć tego poczucia jakiejś takiej porażki, no to myślę, że tak na pewno nie powinna na to Warta patrzeć, ale będzie poczucie niedosytu, że jeśli się tego czwartego miejsca nie uda wywalczyć, z tego względu, że w klubie pewnie wszyscy sobie zdają sprawę, że drugi taki sezon się nieprędko powtórzy i Warta nieprędko będzie miała szansę na to, aby zająć czwarte miejsce w Ekstraklasie. A tutaj na tle rywali, z którymi się mierzy, naprawdę nie jest bez szans. Pokazał mecz z Pogonią Szczecin rzeczywiście, że jest zespołem od Pogoni słabszym. Zremisowała szczęśliwie, zdawał sobie z tego sprawę też trener Tworek, który otwarcie też o tym mówił, że był to szczęśliwy remis, ale na pewno na tle Zagłębia Lubin, Śląska Wrocław, czy z którym się przecież Warta zmierzy w następnej kolejce, czy Lechii Gdańsk, to warciarze, nie uważam Wartę za zespół słabszy. Radku, w kontekście Makany Baku, co powinna zrobić Warta Poznań? Bo ma absolutną perełkę na warunki Ekstraklasy. Można tę perełkę wykupić za bardzo duże pieniądze. WP Sportowe Fakty pisały o kwocie około 1 miliona euro. Czy twoim zdaniem Warta Poznań powinna zaszaleć? Warta Poznań powinna sprawić sobie taki prezent na kolejny sezon w postaci tego rewelacyjnego skrzydłowego? Znaczy, z tego co ja wiem, to jest kwota niższa niż 1 milion euro, to jest ten milion euro, to jest przesada, ale i tak wysoka, więc co, zrzutkę założyć może. Myśmy w ten sposób też żartowali na Twitterze, po czym okazało się, że masa ludzi stwierdziła, że chętnie by wpłaciła. To pokazuje, jak znakomity, dobry, pozytywny PR ma Warta Poznań, że ona w odróżnieniu od Lecha może liczyć na sympatię ludzi i też sporo na tym ugrać. Oczywiście no, tak się nie załatwia transferów poprzez Patronite czy tego typu serwisy, ale przyznam, że zacząłem się zastanawiać nad tym, co Kuba przed chwilą powiedział, czyli wykup z opcją od razu sprzedaży. Muszę sobie przemyśleć ten pomysł, na ile on jest sensowny. Wziąć kredyt i go od razu sprzedać. Z punktu widzenia Warty, no może to rzeczywiście by się jej opłacało. Sportowo nie, bo by tego piłkarza i tak nie miała. Ale może jakoś by się to opłacało i finansowo. Do rozważenia jest ta kwestia. Oczywiście to są dla Warty bardzo duże pieniądze, ale pamiętajmy, że utrzymanie się w Ekstraklasie powoduje, że jakieś pieniądze Warta z tego tytułu otrzyma, więc na poczet tych środków można spróbować coś pokombinować. Warta i tak musi się wzmocnić. No nie zrobi tego przy pomocy 200 tysięcy euro. Zadam pytanie, które chodzi mi po głowie, bo jeżeli na przykład Warta Poznań nie zdecyduje się na Makane Baku, albo inaczej, jeżeli Warta Poznań zdecyduje się, ale będzie możliwość pozyskania Makane Baku, czy jednym z klubów, które powinno się tym zainteresować, nie mógłby być na przykład Lech Poznań, Kuba? Widziałbyś Makane Baku przy bułgarskiej? Powinien być Lech Poznań. To jest pozycja, na którą Lech potrzebuje wzmocnień, tym bardziej, że Maciej Skorża chce grać tą ustawieniem 4-3-3, a jak spojrzymy sobie na skrzydłowych Lecha Poznań, no to Makana Baku bije ich po prostu na głowę. I to nie tylko liczbami, ale też po prostu formą, grą, potencjałem. No po prostu to jest super zawodnik, który robiłby różnicę moim zdaniem w tych klubach walczących o najwyższe cele w Ekstraklasie. I ja na miejscu Lecha już dogadywałbym się właśnie prędzej z Wartą tak naprawdę chyba, bo wydaje mi się, że trudniej będzie polskim klubom wyciągnąć jeszcze Makane Baku bez udziału jakby Warty Poznań. Myślę, że jeśli Makana Baku nie zostanie wykupiony przez Wartę z połu z Kilonii, to
to jego droga gdzieś jednak będzie kierowała się w stronę kraju, z którego się wywodzi, czyli gdzieś tam na naszą zachodnią granicę. Radku, Makana Baku w Lechu Poznań, jak ci się podoba ten koncept? No bardzo dobry koncept, natomiast nie wiem, czy jest wykonalny, no z paru powodów. Po pierwsze, Lech bardzo rzadko idzie śladami innych klubów. Nie wiem, może to są też jakieś kwestie ambicjonalne, a po drugie też pamiętajmy, że po Jakubie Moderze te relacje się jednak zepsuły. I ja wiem, że Warta ma pretensje do Lecha, który wpłacił pieniądze należne za Jakuba Modera z tytułu jego transferu do Brighton do depozytu sądowego, ale Warta uważa, że nie tak powinien tą sprawę załatwić. Więc wydaje mi się, że te relacje nie są takie wzorowe, jak były jeszcze rok temu. I to utrudnia dogadywanie się w takich kwestiach. Będę szczery, nie wiem, nie mam pojęcia, czy w ogóle te kluby to rozważały. Taką operację. Wiem, że Warta na pytanie, czy zatrzyma Makane Baku, odpowiada, że zrobi wszystko, co w jej mocy, tylko pytanie, co jest w jej mocy. No i rzeczywiście tutaj, jeśli chodzi o dyskusję o Makanie Baku, możemy postawić kropkę, bo nic więcej Proszę. Ja bym chętnie coś dodał, to nawet nie chodzi o Makane Baku, tylko właśnie o to, że Lech niechętnie podążający. Ja uważam, że to jest grzech na miejscu Lecha Poznań nie wykorzystać tej sytuacji. Mało się o tym mówi moim zdaniem, gdzieś tam pojedyncze głosy słyszałem o sytuacji, która wytworzyła się na rynku transferowym, o sytuacji pandemicznej, o tym, jak kluby borykają się z problemami finansowymi, czego a Lech akurat w tym momencie zrobił interes swojego życia, sprzedając wychowanka za rekordową kwotę, więc dla mnie, w mojej opinii, Lech Poznań obecnie jest w sytuacji, której ostatni raz na polskim rynku była chyba Wisła Kraków Cupiała, że tak naprawdę gdyby Lech chciał, to jest w stanie kupić tych zawodników najlepszych na którzy w innych klubach z Ekstraklasy, tak jak czyniła Wisła z Kałużnym, Głowackim, Żurawskim, Kosowskim czy wieloma innymi zawodnikami, zbudowała potężny zespół. Lech tego kompletnie nie wykorzystał w zimowym okienku, gdzie już miał takie możliwości. Liczę, że latem Lech jednak po szczególnie tak fatalnym sezonie, no jeśli będzie chciał jakkolwiek też udobruchać kibiców, a będzie musiał to robić, bo o tych relacjach dużo dzisiaj mówiliśmy i rzeczywiście, jeśli chcemy, żeby ci kibice, tak jak Radek mówił, wrócili od mamusi i znowu zamieszkali z Lechem Poznań, no to jakiś ruch trzeba będzie wykonać i uważam, że to jest idealny moment. I właśnie tacy ludzie jak Makana Baku, to są ludzie, którzy mogą rzeczywiście spowodować, że to zaufanie, może chęć zaufania dalej poczynaniom zarządu wzrośnie i ta nadzieja na lepsze jutro będzie w sercach kibiców zdecydowanie większa. A propos mamusi, to ilu kibiców oglądając Lecha w weekend powiedziało sobie: chcę do mamuś, mam tego wszystkiego serdecznie dosyć. Panowie, musimy kończyć nasz program. Bardzo dziękuję za udział w nim, bardzo dziękuję za opinie dotyczące Lecha Poznań i Warty Poznań. Dobrze, że ta Warta jest, że chociaż czasami możemy się uśmiechnąć, bo gdybyśmy mieli dyskutować tylko o kolejorzu, no to pewnie zbyt dużo radości by tutaj w tym studiu nie było. Radosław Nawrot, Interia. Radku, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jakub Szymczak, dziennikarz sportowy, aktualnie niezrzeszony. Kuba, pozdrawiamy i dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Bez klubu aktualnie. Bez klubu, może Lech Poznań powinien się zainteresować. Wolny agent. Ja Państwu również serdecznie dziękuję. Mateusz Kuźniewski, tak się nazywam. Zapraszam na program Fan Club Studio, oczywiście już za tydzień. Do zobaczenia.